Wciąż dyskutujemy o przyszłości naszej reprezentacji, o trenerze kadry. Irek, ty jesteś członkiem Wydziału Szkolenia. 22 stycznia zostanie ogłoszone nazwisko trenera, ale wcześniej przed, wasz wydział zostaną, przed Waszym Wydziałem zostaną zaprezentowane kandydatury trenerów, które Wy jako fachowcy macie zaopiniować. Powiedz, jak to będzie wyglądało, ile tych kandydatur do, opinii, do zaopiniowania dostaniecie. Znaczy, jedno zdanie, jeśli chodzi o to, jak, w jaki sposób jest wybierany trener. No, wiele się tutaj mówi i wiele jest propozycji. Przeszliśmy kilka takich przynajmniej trzy formy wy, wy, wy wyboru. Pierwsza to było przy trenerze Lozano, gdzie najpierw spływały kandydatury, był rozpisany konkurs, wybranych było, czy tam wyselekcjonowanych było dwóch czy trzech kandydatów i, i zarząd podejmował decyzję. Czyli był to konkurs? To był konkurs i udana była, myślę tutaj nie ma wątpliwości. Drugi był troszeczkę bardziej taki jakiś, taka kompilacja. Czyli wydarzeń. był to moim zdaniem konkurs z, gó z góry znanym zwycięzcą. Jakkolwiek byśmy nazwali, w każdym razie nie możemy powiedzieć, że był to nieudany, bo chociażby pierwszy rok. Mistrzostwo Europy. Mistrzostwo Europy i tak, później już było gorzej. Natomiast w tej chwili jest sytuacja taka, że prawdopodobnie, bo do końca też nie wiemy i myślę, że, że nie trzeba tutaj zbyt często używać krytyki w stosunku do, do takiego sposobu, bo do, do końca nie wiemy, jak, kto będzie jaka, bo jest za mało wiedzy. Z jednej strony ja mam pewien podziw dla. Dla ludzi, którzy trzymają dosyć hermetycznie tę informację, bo nie, bo, nie, bo nie było przepływu. Zgodzisz się, że dłuższy okres czasu nie było przepływu informacji, kto, w jaki sposób. To też moim zdaniem, ja Mirek, jeśli chcesz znać, Bardzo to, Cię proszę. To Jacek Nawrocki jest kandydatem numer jeden. Ale to i dzisiaj, teraz mówimy. Nie, ja już mówiłem pod koniec byłeś, grudnia. Byłeś w znakomitej mniejszości. M mówiłem to pod koniec grudnia, a tak naprawdę nie ma żadnej konkurencji, bo Dobrze. z zagranicznymi y szkoleniowcami, moim zdaniem, Związek nie rozmawia. A jeśli się zgłaszają, są. To trenerzy szóstego sortu z Brazylii, na przykład. Polski Związek Piłki siatkowej na tyle ma już wypracowane oczekiwania, że nie ma potrzeby rozpisywania jakichś konkursów i tak dalej. Ma określone cele i, i do tych celów musi podporządkować albo znaleźć człowieka, który będzie te cele realizował. Już nie, my nie jesteśmy takim związkiem czy reprezentacją y, jakieś bezimienna. To, to, to jest, tu są określone cele i trzeba dobrać tego człowieka. Najprawdopodobniej będzie tak, że na y, wydziale szkolenie będą przedstawieni kandydaci, wobec których będzie, y, y, będą wypowiedzi, będzie, będzie określenie naszych indywidualnych czy nasze indywidualne zdania. I z tymi e, opiniami, z tymi wątpliwościami, czy jakimiś tam e, e, ocenami dotyczącymi tych poszczególnych e, kandydatów e, prezesi, czy prezes, czy, czy zarząd będzie się, e, e, że tak powiem, spotykał i, i będzie dokonywał ostatecznego wyboru. My przypuszczamy o, o, o jakichś prawdopodobnych scenariuszach. Ten scenariusz wychodzi nam chociażby z, tego, z tej naszej rozmowy i z wypowiedzi wcześniej prezesa, że to ma być polski szkoleniowiec. Czy się bardzo jest istotne, to, to są kolejne rzeczy. E, istotne jest to, jakim sztabem będzie dysponował, bo ja zawsze walczyłem o to, żeby warunki nie tylko w reprezentacji, ale w klubie, trener polski miał podobne jak trener z zachodu, który przychodzi e, e, i czy te warunki będą spełnione dla szkoleniowca. Natomiast cała procedura myślę, że będzie na tyle jasna i klarowna już od momentu, kiedy będzie to na wydziale. Ja tak przypuszczam, ja, ja nie decyduję o tym, ja, ja przypuszczam, że będzie taka, e, taki scenariusz, że no na wydziale szkolenia będą przedstawieni kandydaci. Myślę, że od tego momentu już będzie, powinna być cała pełna transparentność. Wojtek, czy po pierwsze nie masz wrażenia, że to jest za mało czasu, tydzień na to, żeby przegryźć wszystkich kandydatów, jeśli oni w ogóle będą w jakiejś dużej liczbie i wybrać najlepszego? I czy nie masz też wrażenia, że to jest y, trochę tak, że prezes, y, szef federacji rzuca, że to ma być polski szkolenie, więc właściwie wszystkie drogi prowadzą do Bełchatowa, Jacka Nawrockiego, ale pro forma daje wydziałowi szkolenia panom do oceny trzech zawodników i tym samym otrzepuje ręce, to nie ja panowie wybrałem, to wy go opiniowaliście, to wy wybraliście. Ja powiem, że do końca nie znając faktów, bo faktycznie dość starannie jest to zakamuflowane, cały czas jestem no, przeświadczony, że Polski Związek Piłki Siatkowej nie wypracował sobie. Pewnego systemu wyboru trenera. Ani przy jego zwalnianiu, ani przy zatrudnianiu, bo to przerobiliśmy 100%. Dalej, dalej jest to bardzo właściwie dostosowywane do sytuacji. Scenariusz pisze trochę więcej życie niż sami zainteresowani. Ja uważam, że jeśli mówimy, o, używamy słowa profesjonalizm, to Wydział Szkolenia powinien zaproponować prezesowi, a kto zaproponuje. Jeśli kto zrobił weryfikację, ja tylko zadam takie pytanie, kto zrobił weryfikację i ta lista, która ma dotrzeć. Znaczy, pierwszy oś, że mamy 20, nie wiem, kandydatów, 20, 5, tak. nieważne. Kto tą listę stworzył? No, jeśli nie wiedział szkolenia, to podejrzewam, że działacz. No to czyli dla mnie słowo działacze brzmi w tym momencie źle. Jeśli wśród tych działaczy są. E, właściwie nie rozbudowujmy, bo zabraknie czasu na, na, na cokolwiek. E, ja cały czas oczekuję, że w momencie, w pewnym momencie prezes ten czy następny, czy kolejni muszą dojść do wniosku, że potrzebne jest takie stanowisko jak dyrektor sportowy. Z nazwiska, z imienia, no standardowa, ale wolałbym, żeby Irek brzmiało to, no nie wiem, on, on ma takich tytułów strasznie dużo przed swoim nazwiskiem. Koordynator, no ale to szef, jak gdyby coś, nie sama wiem, od, od wszystkich grup naraz. No być może, może to jest ta, ta namiastka ten, tego, tej pierwszej postaci. I ten człowiek, moim zdaniem, powinien dostać takie plonipotencje od prezesa na okres czasu swojego kontraktu, że to on dobiera sobie następnych dwóch, trzech kolegów, fachowców, którzy z nim są w stanie przygotować choćby właśnie taki ten merytorycznie ocenę i przygotować zarządowi, czy ścisłemu już prezydium kandydatury choćby dwóch, czy trzech ludzi, których uważamy za, za najlepszych. I jeśli to by się odbyło w tej kolejności, jestem za. Jeśli to się odbywa w kolejności, e, która chyba ma miejsce, no to zgadzam się z Tobą, że jest to e, decyzja, która to jest tylko przykrywka, żeby e, no niestety kilku wybitnych ludzi podpisało się pod czymś, na co wpływu nie mają. Dziękuję bardzo Panowie. Mam nadzieję, że ten wybór zostanie przeprowadzony w sposób jasny, przejrzysty, transparentny, jak mówi szef Polskiego Związku. Ireneusz Mazur, były selekcjoner. Dziękuję. Dziękuję. bardzo. Wojciech Drzyska, Przemysław Iwańczyk. Zapraszam. Cotygodniowy magazyn siatkarski w sport.pl.